Niech nikt już nie zna głodu, niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. W naszej leśnej bajce. Jesteśmy dzisiaj w lesie, na leśnym parkingu, można by powiedzieć. U Boba. Masakra. Zapowiada się arcyciekawie i duże mrozy. Zapraszamy. Kilka słów, gdzie my tutaj jesteśmy. Jesteśmy na terenie nadleśnictwa Antonin, co pokazuje też nam ta tablica. Regulamin postoju, to jest leśnictwo Krupa, ta miejscówka nazywa się w ogóle Krupa. Wygląda to tak, jest kilka takich zadaszonych stolików. Można tu parkować, można tu wjeżdżać, można tutaj biwakować, jest miejsce ogniskowe, legalne. I to jest początek strefy, w zasadzie generalnie gdzieś tutaj jest granica powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego. Natomiast tutaj możemy legalnie sobie biwakować, bo tu zaczyna się strefa zanocuj w lesie. No i co? Niech nikt już nie zna chłodu, nie? O to właśnie chodzi, bo dzisiaj srogie arktyczne mrozy przychodzą nad Polskę. W nocy ma być około minus 7-8. Zobaczymy, zobaczymy. Dlatego potrzebne nam jest ognisko. No a legalne ognisko to po prostu tutaj. Nieopodal samochód, no trochę patologia, ale dzięki temu możemy wszystko sobie znieść na ciepło, koce, nie koce, żeby pieskom było ciepło. No i żebyśmy się ogrzewali przy tym potencjalnym tu ogienku. Ogienek dzisiaj musi zapłonąć już teraz, po kilku minutach po wyjściu z samochodu wszystko kostnieje, więc trzeba działać, trzeba robić. Nie ma zastania, to jest taka pora roku. Początek stycznia, zaczynamy zabawę w zimowe bushcrafty. I miał być śnieg, a nie ma. Taurusik już stoi, namiocik jest, tutaj nawet nie będę wam pokazywać, bo jest grubo jak, nie wiem, kilka warstw. Będzie naprawdę cieplutko, byleby te pieski nakrywać w nocy. No i tutaj fajny, głęboki, szczery las. Trochę taki klimacik, że bardziej chcielibyśmy iść tam, no ale kurczę, będąc z pieskami, chce się być blisko ogniska i blisko piesków, a pieskom się mówi wieczorem, idźcie spać i się nakrywaj kołderką. Wiecie, o co chodzi, po co mają marznąć. Daniel mnie prosił, żebym dużo nie mówił o tej temperaturze. No wybraliśmy się, to się wybraliśmy. Nie wiem, czy dobrze widać. Na razie około 2 stopni, 2-3. Zobaczymy, jak będzie nad ranem, bo chłodek ma nadchodzić. Na razie w plusie, ale chłodek ma nadchodzić z każdą godziną. No miałem o tym dużo nie mówić, dlatego mówię. Tak stoimy, rozmawiamy o tym, że skoro wszystkie te ławki tutaj są przytwierdzone i nie można ich przesunąć, żeby sobie siedzieć wedle ognia, no to będzie trzeba siedzieć w tym kole, na mureczku, ale powiedz, o co chodzi. No, że Paweł tu mnie mocno krytykował, że tak, nie siak, że w którą stronę miałem tam to ognisko ustawiać, ale chodziło mi o to, żeby zobaczyć, w którą stronę wieje wiatr, gdzie będzie przyjemniej siedzieć i wtedy ewentualnie to ognisko trochę przesunąć. I pewnie, i obserwacja... Jest taka, że wiatr w tej chwili wieje dookoła. Pizga w każdą stronę. Rotuje, bo jesteśmy na trochę otwartej przestrzeni. Ale w przeważającej większości w stronę tutaj o tom. Czym ty pokazujesz? Co to za wskaźnik konradowy? Dlatego też będziemy chyba je przesuwać w tę stronę, a siedzieć będziemy gdzieś tu na murku. Jesteśmy rozbici. No i co? I trzeba powiedzieć pierwsze impresje nasze o miejscówce, że gdybyśmy wiedzieli, że jest tak uczęszczana, to chyba byśmy się schowali w las bez ogniska. Znaczy cały czas to jest możliwe, tylko Paweł jest taki wygodniski, on przyjeżdża i on musi już, o, namiocik, pach, pach i on już ma luzik wtedy, nie? I wiadomo, że wtedy może na przykład grać w jakieś gry planszowe już czy coś, tak, tak. To lubi najbardziej.
No, ale to ma taki minus, że potem nie ma żadnej możliwości manewru. I ja mówię, ty, tu mi się nie podoba, on do mnie z pretensją. Stary, trzeba to zaakceptować, to nic, że tu jest zwykły parking. No zresztą... Także następny film planujemy po prostu z punktu POI na autostradzie. Tak, dużo trawy. Będziemy się tam rozbijać, będziemy tam sobie. Musimy tylko załatwić chillować. Pozwolenie na namiot, bo tam jest to nielegalne. Ale gdzieś koło tirowców, jakiś tam hamaczek schowany za tirem, między jednym a drugim tirem zagadać. Tak, rozwiesimy sobie hamaczki. Odpalić, wiesz, odpalić. Oni jakąś... też grilla ciągle palą, tak. Tak, że... tak. No i ogrzać się tam można u nich. Nie daje mi to spokoju i tak sobie analizuję. Na co, na jaką cholerę gościu tu przyjechałeś? Oczywiście jednym z poziomów odpowiedzi na to pytanie, jedną z odpowiedzi może być to, że no po prostu był kiedyś taki cykl na kanale Testujemy Zanocuj w lesie, było kilka odcinków, sezon pierwszy, dwa odcinki, ale kilka razy przecież już spaliśmy, jeśli nie kilkanaście, na terenach Zanocuj w lesie i testowaliśmy te miejscówki nawet kiedyś na zimowym, grudniowym biwaczku. Właśnie z miejsc tam, gdzie jest dozwolone palenie ognia zimą. No zimą to istotne, szalenie istotne, ciepło jest. Dlatego też chodziliśmy w te miejsca. Dzisiaj przyjechaliśmy na wygodnie. No i zdecydowaliśmy się na nocleg w takim miejscu. Testując to, a tak naprawdę to też przecież jakiś rodzaj wygody. I szukając pozytywów, odpowiedzi na pytanie, po co my robimy to w takim miejscu, że tutaj nocujemy, rozkładamy się z namiotem, można też sobie odpowiedzieć na to w ten sposób. Dla jakichś laików, takich jak my, dobrym rozwiązaniem jest testować się w ujemnych temperaturach, w bezpiecznym miejscu. Nie jest tu jakoś szalenie daleko od cywilizacji. Najbliższe domy są jakieś 400 metrów stąd, dwa domki jakieś, czy jeden. Zamieszkałe chyba, jakaś stara leśniczówka mi się wydaje. W ogóle ten teren to stary rezerwat. On tu w latach 80. przestał być rezerwatem. Ustanowiony był w 57, 6, 8 roku, coś takiego. I co? I przestał być rezerwatem przez to, że tutaj huragany powaliły dorodne jodły. No i przestał być rezerwatem, przez co teraz dzisiaj ludzie korzystają, w tym my. Patrzcie, tu jest bardzo dużo przygotowanego, to wszystko jest obcięte, podejrzewam, przez zulowców, przygotowane pod spałkę po prostu. Całe połacie lasu, takiej drobnicy tylko po to, żeby sobie poznosić i spalić na ognisku. No szukam jakichś pozytywów tego, po co my tu jesteśmy i dlaczego my to robimy w tym miejscu. Znacznie klimatyczniej byłoby przejść się 200 metrów dalej, posiedzieć przy tym ognisku tam do zmroku, do 20 i pójść w śpiworki. I to by było bardziej logiczne rozwiązanie. Żałuję, że jestem taki szybki, Billy, że przyjechaliśmy, ja już od razu miejsce i musi być namiot postawiony. Stałem się trochę niewolnikiem tego namiotu, bo teraz mi się nie chce go odpinać, już po prostu wygoda. Wygoda, no ale mamy blisko ognisko, mamy blisko namiot, w którym pieski będą przykryte. To jest istotne w tych temperaturach. Miałem tyle o tej temperaturze nie mówić, a jeszcze pewnie tyle będę o niej gadać. I tak, dzisiaj będzie trochę machłowiczowania. Co my tu mamy? Przelaną oliwę z oliwek. Proszę bardzo. Kubeczek, oczywiście herbatka musi być ciepła. Odnośnie ciepłej herbatki mamy też termos. Woda dla piesków i też do gotowania. Do gotowania będzie dzisiaj pęczak, oliwki, czosneczek. Do smażenia dzisiaj będzie bardzo dużo. To debiutancko wleci, roślinny łosoś. Trochę się boję, bo takich specyfików to nawet nie za bardzo znam, jeśli chodzi o prawdziwego łososia smak. To się trochę obawiam, czy to wejdzie. To wchodzi zawsze standardowo. Do tego jakby było mało jedzonka, to jest duży camembert, ale lekki, żeby nie było. Cytrynka, no i pieczareczki nabijane na kij, petarda, ewentualnie smażone, bo mamy dużo oliwy, też da radę. No i co? No i pojechały sobie samochody, które tutaj były, przyjechali ludzie i jednego gościa z jednego samochodziku poznaliśmy. Bardzo miły pan, okazuje się, że taki trochę nieformalny opiekun tego miejsca, który co roku tutaj spędza... Za dużo powiedziane, ale... Ale jeśli spędza tu Sylwestra i dzień przed Sylwkiem tu przyjeżdża, żeby odgrabić z liści, a później z grupą znajomych sobie śpi tutaj na hamaczkach, to znaczy, że miejscowa bushcraftowo oczywiście się sprawdza. Co kto lubi? No my dzisiaj troszeczkę utyskiwaliśmy na ten brak intymności, ale robi się powoli ciemno, samochody wyjechały, zostajemy tu sami, będziemy się grzać przy ogienku. Trochę drewna żeśmy przygotowali, trochę przygotowaliśmy drewna.
No i trzeba się naprawdę grzać, bo jest zimko. Dobrze, dobrze. Zwiększamy zapasy. W taką noc warto mieć więcej. Spoko, spoko, ja się cieszę. Jakieś wyjście z domu, nie ma co marudzić. Chociaż to miejsce na Szlaku Karpackim, w Dolinie Jasiołki, tam Jaśliska chyba to się nazywało. Bardzo podobne miejsce z wiatkami, dwa miejsca ogniskowe, bardzo uroczy strumyczek, z którego można bezpośrednio pić. I wtedy się cieszyłem totalnie, że było to miejsce. Spałem tam pod tarpem, a tutaj niby narzekam. To wszystko kwestia nastawienia, głowy, z czym się z domu przyjedzie, prawda, Daniel? Tak. Czego oczekujesz? Jakie masz oczekiwania? Jeśli za dużo sobie wyobrazisz co do miejsca, możesz się rozczarować. Albo po prostu przyjechać i docenić miejsce takim, jakie jest. Cieszmy się z tego, co jest i z tego, że jest już cicho, że jest już spokojnie. Chwila przed 16:00 zaczyna zmierzchać, a to oznacza, że już raczej tutaj się nikt nie zapuści. Miejmy nadzieję, miejmy taką głęboką nadzieję. Rozhajcujemy trochę ogienek. Dwie baterie GoPro już mi padły, zanim się jeszcze ściemniło. Znaczące, już je ładujemy i została mi trzecia, jedyna. Także na niej teraz nagrywam. Ten Pawła namiocik taki mało bushcraftowy trochę jest. Ale outdoorowy. A, taki trochę jakby. Nie wiem. Ale fajnie, fajnie. Piękny jest ten moment, jak w lesie zaczyna robić się ciemno. Robić się magicznie, nostalgicznie. Ogeniek. Miejmy nadzieję, że będzie czyste niebo, że będzie widać gwiazdy i las, las, ciemny las. Tam Pabelo działa, jak widać, na polance jeszcze jasno, a w lesie już ciemak. Ale to właśnie lubimy. Lubimy być w takich miejscach, kiedy nie ma tu nikogo, a kiedy w lesie nie ma nikogo, no jak jest ciemno. Chyba że myśliwi. Ale nie poruszajmy tu tematów politycznych. No dobra, wracamy do Pawełka. Idę rozbijać namiot, póki jeszcze trochę jasno. Zastanawiałem się, czy hamak, czy namiot, ale jak ma być dosyć zimno, mam dwa śpiworki i w hamaku, w dwóch śpiworkach ciężko było wejść. A na glebie wiadomo, że łatwiej, także zdecyduję się na taki secik namiotowy. Zresztą ja to jestem, kurde, namiociarz. Lubię namiot. Może to jest takie właśnie niepolityczne, nie jest takie widowiskowe jak hamaczek. A mam tu wszystko, mam i hamaczek, i mam tarpika, mógłbym tak zrobić, ale kurde, namiotowo tam, po co się wygłupiać. Kto lubi to, to niech lubi to, a kto lubi co innego, niech lubi co innego i tyle. No i tak, pieczareczki, a tutaj już te łososie wege, roślinne. No zobaczymy, co to za specyfik. Jak się wzmaga, na razie nie szkodzi. Tylko że rotuje tutaj dymem strasznie. Ale wygląda to apetycznie, nie można powiedzieć. I skwierczy apetycznie. Znaczy zarumienione leciutko. U pieczary. Ale będzie jedzonko. Mega fajna rzecz. Nie wiem, czy to w Biedronce, czy w Lidlu. Ja tylko w tych dwóch marketikach kupuję, bo mam je po prostu najbliżej. I powiem wam, wyśmienite. Wyśmienite. Idziemy do Daniela zobaczyć. On się rozłożył bardziej w lesie. Z przyczyny to takiej dosyć nieoczywistej, ale różne doświadczenia ludzie mają w życiu. Oj, moja szołóweczka jest ultra słaba. No musisz to poświecić. O, ty to masz mocarze. Tu się nie ma czym chwalić, no. No i tak to tu wygląda. Nature hike. Kocham ten namiot, nie? On taki na zimę nie jest stworzony, nie? Nie, bo jest ten sam model z kołnierzami śnieżnymi, nie? Ale okay. Ten nie ma kołnierzy. Okej. Okay. No i co w środku widzieliście mamy? Go chyba kiedyś u Szymona. Robimy się coraz starsi. Jest tak, jedna mata, Comfort, Quecha, EG Comfort, druga Wolvenik, plecy, na rypie mi krzyż i ma być ciepło. Jest pierwszy śpiworek Wolven Expedition, coś takiego. Dwa śpiwory? Tak, a w środku mamy puchóweczkę, termaleścika, no to jest kozy. To się zagrzejesz dzisiaj. Myślę, że będę tu ugotowany. To się zagrzejesz. Najwyżej Paweł zje ze mnie
ze mnie rano rosół sobie ugotuję, jak będę martwy z ciepłoty. Idziemy zobaczyć na termometr. Termometr jest postawiony na namiocie. No, zeszło tutaj do zera. Zero już tak w kierunku minus jeden trochę idzie. Kuchnia biwakowa. Daniel, jesteśmy przy twoim garnuszku, opowiadaj o swoich specjałach. No kurczę, kupiłem 3 dni temu. Wow, tam jest kosteczka? Czy to mi robi taką barwę? Kupiłem 3 dni temu filet z piersi indyka w Lidlu, cały kilogram. Proszę, jest tutaj. Pieczarynki. O, papryczka ostra. Co tu jeszcze? Marchewka, cebulka, czosnek, no jak zawsze. Czosnek musi być. Mięsko było fajnie zamarynowane w takiej przyprawie curry, czy coś takiego, że nada to taki trochę orientalny smak temu daniu nawet. Bo się zastanawiałem, może przyprawy rzuciłeś. I myślę, że nikt nie jadł dania curry po prostu z oliwką, nie? Którą tu widać. A ty chyba masz jakiś nowy garnek. No to ma... to jest taki kempingowy chyba, nie? Znaczy to jest w pewnym sensie dramat, bo to jest właśnie mój garnek mój garnek taki na kuchenkę, aż zapomniałem tego garka ogniskowego. Pozdrawiamy ciebie, M. No to niszczę tu swój garnek taki na kuchenkę gazową, no ale nie było wyjścia. Wziąłem kartusz, który był pusty. No zdarzają się takie wypadki w outdoorze. Jeśli tak możemy to nazwać, te spanie tu na parkingu. Witajcie kochani. Wracamy po dłuższym czasie z rubryką BRT, Beer Review Time. Very Merry. Wielkie podziękowania dla Mańka, który pewnie i tak nie będzie oglądać tego odcinka, ale dostałem pod choinkę prezencik sąsiedzki, po prostu wypchnięty na klateczce pod drzwi. Spiced Imperial Stout. I patrzcie tutaj. Kokoa, orange, wanilia, cynamon, ginger, cloves. Co tu się dzieje? Lepiej po polsku skład przeczytajmy. Ziarno i łuska kakaowca. Zest z pomarańczy, ekstrakt waniliowy, cynamon, imbir, goździki. Trochę takie piwko świąteczne. I trochę tak... i chmiel. Kolumbus. Jeden jedyny. No ale to jest stout, więc tutaj nie wymagamy jakiejś bomby chmielowej, nie wymagamy goryczki. Goryczka według tych statystyk wynosi 2 na 5. Niestety objętość alkoholu wynosi zatrważająco dużo. 10,3. No to tak jakby człowiek małego winiacza sobie machnął. 24 pięknie. Stopnie plato. No i stałcik z browaru Gwarek. Nie wiem, czy wspominałem browar Gwarek. Zacznijmy. Testy. Aromatycznie, mimo że jest cholernie zimno, coś tu czuję. Na pewno czuję skórki pomarańczy i delikatny cynamonik z takim kwaskowatością przebijającą się. A daj mi go na nos, też powąchał. Nawet nie z cytryny. Czekaj chwilę. Trochę taki jabłowy. Ciężko mi to... Czego jest to? Może to jest takie zielone jabłuszko, kwaśne jabłuszko. Zobaczmy. Co ty tam czujesz? No ja mocno kawa i właśnie taka huba buba jabłkowa. Huba buba, no dobry. Guma balonowa jest w tym, no. Po zapachu powiedziałbym, że jest mało goryczkowe, raczej słodkie. No spróbuj. Spróbuj jako pierwszy i wydaj tutaj opinię ekspercką. Ono jest bardzo zimne, dlatego ciężko coś tu powiedzieć. No jest mocno kawowe. No trzymaj kamerkę, to teraz ja będę kontynuować. Mocno kawowe i w finiszu czuć ten cynamon. Okay. I kompletnie nie czuć tej gumy balonowej jakby w smaku. Chociaż tak już późno. Ale czuć też mocny alkohol. Czułeś to? Nie. Właśnie wydaje mi się, że alkohol dobrze ukryty. Jest taka trochę jakby czekolada z rodzynkami. Coś w kierunku bardziej właśnie porteru bałtyckiego. Nie. Tak. Ja tu czuję rodzyneczki, taka gorzka czekolada, takie rzeczy. No kakaowiec, nie? Więc... O kurde. To znaczy, jeśli mamy obaj różne odczucia, to znaczy, że dużo się tu dzieje i warto o czymś takim mówić. Kakałko. No, kakałko, ale króciutko. Powiem, że dobry stałcik. Później wchodzi wchodzi w gęstwinę stałtu. Taki stałt klasyczny, taki dry stałt po prostu.
Irish. You know what I mean? Very, very merry. Święta, święta i po świętach. Moment, zdecydowanie najgorszy, wyjścia ze śpiwora i na nowo doświadczenia zimne. Całym ciałem chłonięcia go, zimny but, skarpeta w zimny but, podwójna skarpeta. No, ciekawe jest to doświadczenie, zdecydowanie. Tak się zacząłem zastanawiać, czy to nie moja pierwsza noc poniżej zera w namiocie, bo zawsze pod tarpem spałem i ciekawa obserwacja. Coś, co jest bardzo logiczne i naturalne, nie powinienem o tym mówić, ale zaobserwowałem to, otwierając dzisiaj główną kabinę namiotu. Poczułem chłód już, jaki panował w przedsionku, także warstwa tropika bardzo, bardzo pomogła z podbiciem temperatury. W samym namiocie było wyraźnie cieplej w stosunku do tego, co panowało już w przedsionku. No nie mówię już, co jest na zewnątrz. Ale no jest to kolejne doświadczenko, a na dowód tego, że było zimno, to jest stan stały skupienia wody psów. Powiem wam, że o, teraz się to rozkruszy dopiero ostro lub na grubo poszedł. Więc trzeba przygotować miseczkę do posiłku piesku. Idziemy do tego naszego dziabonga. On sobie tutaj spał. Opowiadaj. Brachu, jak ci się podoba i to miejsce, jak przetrzymałeś ten nocleg, czy nie straszne ci mrozy? Miejsce było wyjątkowo wspaniałe, miało swój klimat, nigdy jeszcze nie spałem na parkingu, także naprawdę bardzo się cieszę, nowa przygoda, nowe doświadczenie zawsze. Kolejny level, parkingi ETU-ów. Tak, ale ogólnie spokój, no myślę, że w tygodniu to jest mega od ludzi i nie ma tu za bardzo nikogo, myślę, że jeżeli ktoś chce przyjechać na szybką nockę, i dużo ludzi pyta o takie noclegi, żeby dojechać samochodem, a tu się da dojechać samochodem pod całą miejscóweczkę, no to spoko, nie? No ja wolę takie bardziej wyizolowane miejsca, gdzieś w góreczkach, gdzieś coś, żeby tak po prostu... Nie lubię spać w miejscach, gdzie można wjechać samochodem, o tak. No zgadzam się. No miałem dwa śpiwory, tą puchóweczkę, no plus ten, no tam, no tak jak ta żaba, gotowałem się w tym, było. Ten tego Wolvena, to w połowie nocy tak odkryłem do połowy, bo było mi za ciepło, więc było naprawdę ciepło, a nie wiem ile było stopni. Ale ta pochóweczka ma komforcik do zera, a ten Wolven nie wiem, też chyba tam do minus iluś, sześciu czy iluś, więc miałem podwójne jakby... Po prostu łączenie śpiworów zdaje egzamin, nie? Znaczy... Ja go wziąłem po to, bo w tej puchówce nawet spałem przy minus 4 i było ok, ale marzły mi nogi, a tak jakby tylko nogami włożyłem jeden w drugi. Okej. I miałem, i te skarpeciaki. I marynowski i było kurde. Jedna git, para skarpety, u mnie dwie były. No dwie, bo nie zdążyłem wieczorem zdjąć tej pierwszej, więc... A, czyli wilgotne? Tak, jak najbardziej. No to tak lubisz sobie trochę poigrać, nie chciałem powiedzieć ze śmiercią, ale tak hipotermia party lekko odpalona na pół gwizdka, nie? Nie no, naprawdę było ciepło, nie odczułem tego mrozu w ogóle tutaj. A tak po prawdzie zdecydowanie warto eksperymentować. Ja tego teraz nie zrobiłem, ale warto eksperymentować z łączeniem śpiworów. Jeden w drugi, dla spragnionych wiedzy technicznej, jak to się prezentuje, o ile podwyższa się komfort termiczny, odsyłam na bloga pana Ambroża, Andrzeja, chyba tak, Hamakomania. Tam jest artykuł o łączeniu śpiworów. Postaram się go podlinkować tutaj. Tak, pod tym filmem. I też fajnie, jak już sobie planujesz taki system śpiworków, to ten zewnętrzny, na przykład jak bierzesz w kumulusie, to możesz sobie tam minimalnie go powiększyć, żeby ładnie pasował jeden w drugi, nie? No. Tak, no tutaj miejsce wygrzane. Widać, że musiało mu być ciepło. Trochę się... Ale zobaczcie, jak śnieg mi opadał tutaj. Tak, musiałeś się odkopać. Wyszedłem rano na toaletę i kurczę, musiałem odkopywać, taki nie? Trochę namiotowy grobowiec, co? No. A tu co to jeszcze zostawiasz? To jest podłoga do namiotu. Weźmiemy. No i co? I zwijamy się pomału. Czyli miejscowa od 1 do 10 albo od 0 do 10?
od 0 do 10. No kurde, no nie da się tego tak ocenić, bo to jest specyficzna miejscówka. No, no dla właśnie, kogoś, kto chce przyjechać samochodem. A są ludzie, to widzę na, na facebookowych grupach często. A da się tam wjechać samochodem? Nawet a rowerkiem, tu jest rowerowy szlak. Da się tam wjechać samochodem? No tak, jak ktoś chce wjechać samochodem, to miejscówka jest petarda, nie? No. Bo jest cicho, no. Jest dużo miejsca, jest, no tak, jest wybitne miejsce na ognisko, gdzie można sobie piękne zapalić. Lasy, piękne lasy. Spokojnie, duży ogień. Blisko Doliny Baryczy. Piękne lasy, także no naprawdę, no pod tym względem tak. No ja tu drugi raz na nocleg nie przyjadę, o tak. Chyba, że na przykład taki nocleg, że gdzieś tam kurde 10 typa po prostu chce się spotkać na jakąś taką troszkę może no, popijawkę, coś z pracy gdzieś. Takie miejsca no tak, w mojej ocenie są super, jak jedziesz po prostu gdzieś w trasę i jesteś powiedzmy 10 godzinę za kółkiem czy 8 i chcesz sobie odpocząć i wiesz, że takie miejsca gdzieś tam wchodzisz na wiatinkę czy gdzieś jest miejsce odpoczynku, a w bagażniku masz i śpiworki i namiot. No nie? I wtedy jest petarda. I no, to sobie siadasz i nawet możesz sobie ognisko legalne zapalić, to jest super, nie? Śmietniczki. To w takim wydaniu to bym dał temu miejsc 10 na 10 wtedy, nie? Tak, takiego, tak, może liczysz się z tym, że no to jest gdyby taki... tu była jeszcze wiata taka zamykana, to wtedy może 10 na 10, nie? Nie. Bo te daszki, no to od czego one chronią? Od niczego, no. No właśnie. Tu jakby padał deszcz... No patrz, dopiero przyszedłem, są kioszki no ja na kiełku. No ja widziałem już wczoraj. Ale tu jakby padał deszcz, to po prostu padałby ci do namiotu, do podwiatki, tak, nie? Tak, one przed niczym nie chronią, nie? Tak, może nawet, ewentualnie trochę przed słońcem. Nawet na tym stole się nie prześpisz, bo za krótki, wąski trochę... No tak trochę to jest typowo właśnie pod jakieś takie rodzinne obiadki. Tak, powiedział, tak, zjeść sobie kiełbasę. Ale kolejna miejscowa testowana. Pozostaje nam podziękować za wasz odbiór, za waszą obecność. Mam nadzieję, że do końca tego odcinka i zaprosić na kolejne przygody z tego kanału. Cześć! Yo, yo, yo!